Liebe Geschwister, wir haben uns auf diese Zeit mit euch sehr gefreut. Umiłowani, my bardzo cieszymy się z tego wspólnego czasu, który możemy mieć razem. Auch weil ich zwischendurch krank war und der Herr Gnade geschenkt hat, dass ich jetzt wieder zu euch so reden darf. Und gdyż niedawno byłem bardzo chory, ale Pan dał łaskę, że znowu jestem zdrowy i mogę teraz do was mówić. Als ich über das Thema für dieses Wochenende nachgedacht habe, habe ich Robert geschrieben. Wymyślałem na temat tematu odnośnie tego weekendu, napisałem do Roberta, dass wir mal miteinander über den Himmel nachdenken wollen. Że chcielibyśmy wspólnie zająć się tematem nieba. Die Bibel benutzt dieses Wort in verschiedener Bedeutung. Gdyż Słowo Boże używa tego określenia w różnym znaczeniu. Sie benutzt ihn einmal für einen materiellen Bereich, das heißt für einen Bereich, der aus Materie besteht und mit Materie zu tun hat. Gdyż Słowo Boże używa tego określenia w materialny sposób, z materialnych rzeczy, z uczynionych rzeczy widzialnych. Sie benutzt ihn auch über einen nicht materiellen Bereich. Ale również używa go w niematerialnym obszarze. Über einen Bereich, wo man nichts anfassen kann. Obszarze, w którym niczego nie jest w stanie dotknąć. Der aber doch da ist. Ale który istnieje. Und die Bibel benutzt ihn auch über einen Bereich, wo es nichts Böses gibt. Ale używa go w takim obszarze, w którym nie ma nic złego. Wo sich Gott in der geschaffenen Welt aufhält. Gdzie... Wo sich Gott in der geschaffenen Welt aufhält. Gdzie Bóg w stworzonym świecie się przebywa. Gott selbst hat von Ewigkeit her an einem Ort gewohnt, den die Bibel das Vaterhaus nennt. Bóg mieszkał w miejscu, w którym Słowo Boże opisuje jako dom Ojca. Das ist kein geschaffener Ort. I to nie jest stworzone miejsce. Das ist der Ort, wo Gott sich ewig aufgehalten hat. To jest miejsce, gdzie Bóg się wieczności, gdzie Bóg wieczności przebywa. Und wo die Gläubigen der Versammlung einmal auch sein dürfen. To jest miejsce, w którym wierzący również będą. Wir wollen heute Abend zuerst über diesen materiellen Bereich nachdenken. Chcielibyśmy dzisiejszego wieczoru zająć się tym obszarem materialnym, o którym mówi niebo. Was die Bibel darin über den Himmel sagt. Co Słowo Boże na ten temat mówi. Morgen Abend wollen wir zuerst darüber nachdenken, was die Bibel über den nicht materiellen Ort sagt, wenn sie von Himmel spricht. A jutro chcielibyśmy zająć się tematem, który tym niematerialnym, o którym mówi Słowo Boże. Und nach der Pause wollen wir darüber nachdenken, welcher Ort gemeint ist, wenn die Bibel sagt, der Himmel im Himmel. A po przerwie jutro chcielibyśmy się zająć tematem, który Słowo Boże mówi nieba niebios. Und dann wollen wir auch noch über einige andere Orte kurz sprechen, die die Bibel andeutet. Chcielibyśmy jeszcze się zająć innymi określeniami, które Słowo Boże, określa. Manche dieser Orte kann man sich nicht einfach so vorstellen wie diesen Raum. Niektóre miejsca nie da się wyobrazić tak, jak to te pomieszczenie na przykład. Manchmal muss man mehr an einen Zustand denken. Bardziej musimy wtedy myśleć o pewnym stanie. Aber darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Ale o tym chcielibyśmy chwileczkę nad tym się zastanowić. Wir wollen zuerst drei Bibelverse lesen. Zuerst 1. Mose 1, Vers 1.
Najpierw chcielibyśmy przeczytać z pierwszej Mojżeszowej pierwszy rozdział. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dann aus Psalm 33. Teraz Psalmu 33. Vers 6 und Vers 9. Vers 6 und 9. Denn durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht worden und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es war, er gebot und es stand da. Vers 9. Vers 6 und Vers 9. Słowem Pana zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. Wiersz 9. On bowiem przemówił i stało się. On rozkazał i powstało. Und Psalm 19, Vers 2. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt seiner Hände Werk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Das kann ich dir mal hier gleich hinlegen. So. Bevor ich zu den Bibelstellen komme, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Zanim przejdę do tych miejsc, chciałbym opowiedzieć wam krótką historię. Eine, die ich euch schon mal vor 4 Jahren erzählt habe. Jedną, którą już wam opowiadałem 4 lata temu. Weil sie so gut dazu passt. Już ona tak bardzo do tego pasuje. Wenn sich einige erinnern, verzeiht es mir. A jeśli ktoś sobie ją dobrze przypomina, wybaczcie mi. Da war die Familie Roger. To była rodzina, była pewna rodzina Roger. Sie hatte 3 Kinder. Ona miała 3 dzieci. Mavis, den Ältesten, Susi, die Mittlere und den kleinen Jimmy. Marvin, najstarszy, Susi, środkowa dziewczynka i Jimmy, najmłodszy chłopczyk. Jimmy war erst 7 Jahre alt. Jimmy miał 4 lata. Wenn die Familie abends Gottes Wort las und der Vater etwas darüber gesprochen hat, jeśli rodzina wieczorem czytała i ojciec czytał Słowo Boże, hat er hinterher immer eines der Kinder angesprochen und hat Fragen zu dem Thema gestellt. Er wollte gerne sehen, ob die Kinder mitgingen und ob sie etwas verstanden. An einem Abend haben sie etwas über den Himmel gelesen. Pewnego wieczoru czytali o niebie. Und der Vater hat den 7-jährigen Jimmy gefragt. I ojciec zapytał tego 7-letniego Jimmy'ego. Jimmy, wie stellst du dir den Himmel vor? I zapytał go, Jimmy, jak ty sobie wyobrażasz niebo? Da hat der Jimmy einen Moment überlegt. Jimmy chwilkę się zastanowił. Und dann hat er Folgendes gesagt. Powiedział następująco. Wenn wir mal die Erde verlassen und an die Himmelstür kommen, jeśli my opuścimy ziemię i dojdziemy do drzwi niebios, dann steht da ein Engel mit einem großen Buch. Tam stoi anioł z wielką księgą. Und dann guckt er in das Buch. Und dann patrzy do tej księgi. Und dann findet er deinen Namen, Papa. I on tam znajdzie twoje imię, tato. Und dann sagt er, du darfst reingehen. I on powie, ty możesz wejść. Und dann liest er deinen Namen, Mama. I on przeczyta twoje imię, Mama. Und dann darfst du reingehen. I ty możesz wejść do środka. Da sieht er seinen Bruder an und sagt, Mavis, dann liest er deinen Namen. I on pyta, Marvin, patrzy na swojego brata. Und dann darfst du reingehen. Marvin, czy jest tam twoje imię? Und so sagt das auch zu Susi.
I tak powiedział również do swojej siostry Suzy. Und dann steht der Jimmy auf. I potem wstaje Jimmy. Und dann sagt er, und dann liest der Jimmy Rocha. I on potem przeczyta Jimmy Rocha. Und dann springe ich hoch und rufe hier. I on podskoczy i powiem, ja tutaj jestem. Weil er so klein war. Też on taki mały był, wiesz. Und dann sagt der Engel, Jimmy, du darfst auch reingehen. Anioł powie, i Jimmy, ty też możesz wejść do środka. Der Vater war zufrieden. A ojciec był bardzo zadowolony. Der Jimmy hatte schon gehört, man muss in dem großen Buch stehen. Wiesz, ten chłopiec już słyszał, że trzeba, jego imię musi być zapisane w tej wielkiej księdze. Da wird man ja reingeschrieben, wenn man seine Sünden bekennt. Wiesz, tam jest się zapisane, jeśli wyzna się swoje grzechy. Und er wusste schon, dass wenn man da drin steht, darf man in den Himmel. Jeśli się tam to imię jest zapisane, to jest się ma się wstęp do nieba. Das war eine wichtige Wahrheit. To była bardzo ważna prawda. Wenn auch manches noch nicht so ganz deutlich war. No, choć pewne rzeczy nie były jeszcze dobrze zrozumiałe. Ein paar Tage später auf dem Schulweg wurde Jimmy angefahren. W drodze powrotnej ze szkoły był Jimmy przejechany przez samochód. Die Familie wurde benachrichtigt. A rodzina została poinformowana o tym zdarzeniu. Mittags waren sie alle bei Jimmy. Po południe byli wszyscy zgromadzeni przy Jimmy. Jimmy lag auf einem Einzelzimmer. Jimmy leżał w pojedynczym pokoju. Die Ärzte haben gesagt, er ist sehr schwer verletzt. Lekarze powiedzieli, on jest bardzo, bardzo poszkodowany. Er wird nicht am Leben bleiben. On nie jest w stanie pozostać przy życiu. Er wird den nächsten Tag nicht erleben. On nie dożyje na dnia następnego. Die ganze Familie mit den Kindern. Cała rodzina wraz z dziećmi war bei ihm. Była razem z nim. Der Vater hat gebetet. Ojciec modlił się. Die Familie hat gesungen. A, rodzina śpiewała razem. Und wie es dunkel wurde. A kiedy ściemniło się, sehen Sie auf einmal, wie Jimmy sich bewegt. Zauważyli, jak Jimmy się zaczął poruszać. Und Sie sehen, er will was sagen. Jak zauważyli, że on chce coś powiedzieć. Und Sie kommen alle ganz nah an Jimmy heran. Oni wszyscy przybliżyli się do Jimmy'ego, żeby nic nie przeoczyć. Und dann hebt sich Jimmy ein bisschen hoch. I Jimmy podniósł się troszeczkę. Und sagt ganz laut. Powiedział bardzo głośno. Hier. Powiedział tutaj. Und dann fiel er ins Bett zurück. I on upadł na łoże. Und er war von der Erde gegangen. I on tak opuścił tą ziemię. Die Familie hat sehr getrauert. Rodzina bardzo się smuciła z tego powodu. Aber sie waren so dankbar. Ale ona była tak bardzo wdzięczna, dass Jimmy ein paar Tage vorher gesagt hat, er würde aufspringen und hier rufen. Że on powiedział, że on podskoczy i powie, tutaj jestem. Jimmy hat etwas gesehen zuletzt, was die Familie nicht sah. Jimmy widział na koniec swojego życia coś, czego nie widzieli, nie widziała jego rodzina. Aber dass er hier gerufen hat, war ein großer Trost für die Familie. Ale to, co on wykrzyczał, to było wielkim pocieszeniem dla całej rodziny. Vielleicht hat er den Herrn Jesus gesehen. Być może widział Pana Jezusa. Und der Jesus hat gesagt, Jimmy, komm zu mir. Pan Jezus być może powiedział do niego, Jimmy, przyjdź do mnie. Es war ein kleiner Junge, der war erst 10 Jahre alt. To był mały chłopiec, który miał 10 lat. Russell hieß er. To jest nowa lista. Który miał 10 lat, on się nazywał Russell. Er wusste, was es heißt, ein Leben mit Schmerzen zu führen. On wiedział, co to znaczy prowadzić życie w bólu. Seit 4 Jahren kämpfte er gegen den Krebs. Od 4 lat walczył z rakiem. Als er an einem Sonntag wieder im Krankenhaus für Infusionen war,
kiedy on był kolejny raz w szpitalu z powodu infuzji. Hat er seinem besten Freund einen Brief geschrieben. To napisał do swojego najlepszego przyjaciela list. Ich lese euch diesen Brief vor. Ja przeczytam wam ten list. Lieber Brian. Drogi Brian. Wie geht es dir? Jak się czujesz? Mir geht es soweit gut im Krankenhaus, ich bin nur etwas müde. Mi w szpitalu powodzi się w miarę dobrze, jestem tylko trochę zmęczony. Ich weiß, dass du dir wegen mir Sorgen machst. Ja wiem, że ty z powodu mnie masz zmartwienie. Aber mach dir nicht zu viele Sorgen. Ale nie rób sobie zbyt wiele kłopotów. Und wenn es dir hilft, kannst du mich hier auch gerne mal besuchen. A jeśli nie sprawia to dla ciebie trudności, możesz mnie tutaj odwiedzić. Wenn ich sterbe, kiedy umrę, falls es bald soweit ist, gdyby to było już, nie, się stało niebawem, mach dir keine Sorgen. Nie rób sobie z tego powodu zmartwienia. Ich komme an einen besonderen Ort. Już ja pójdę do szczególnego miejsca. Ich gehe dann in den Himmel. Już ja idę do nieba. Und ehe ich mich versehe, a kiedy się nie spostrzegę, wirst du auch bei mir sein. Ty będziesz też już ze mną. Weißt du, im Himmel sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wiesz, w niebie 1000 lat jest jak jeden dzień. Ich weiß, dass du mich vermissen wirst, wenn ich nicht mehr da bin. Ja wiem, że będziesz za mną tęsknił, jeśli mnie już tutaj nie będzie. Aber nimm das einfach so an, wie du das angenommen hast, als dein Onkel gestorben ist. Ale przyjmij to tak, jak przyjąłeś to, gdy umarł twój wujek. Mama wird dir dann etwas von mir schenken. Moja mama na pewno ci coś po mnie podaruje. Dann kannst du dich an mich erinnern. To będziesz mógł sobie o mnie przypomnieć. Mach dir nicht so viel Sorgen. Nie rób sobie z tego powodu wielu. Dein Russell. Dein Russell. Twój Russell. 3 Tage später. 3 dni później. Waren die Eltern bei ihm. Byli rodzice u niego. Russell sagt, ich hätte gerne ein Schlückchen Wasser. On powiedział, Russell powiedział, chciałbym parę łyków wody. Er nahm es, on wziął je, sah seine Mutter an, popatrzył na swoją matkę, und sagt, ich hab dich lieb, Mama. Powiedział, kocham cię, Mama. Dann sah er seinen Vater an, i popatrzył na swojego ojca, und sagt, ich hab dich lieb, Papa. Powiedział, kocham cię, tato. Dann macht er die Augen zu und war nicht mehr. I zamknął oczy i już go nie było. Mit dem Himmel, das kann etwas ganz Einfaches sein. Z niebem może być bardzo, bardzo łatwo. Wenn wir es nur kindlich glauben, was die Bibel uns darüber sagt. Wir będziemy z dziecinną wiarą wierzyć w to, co Słowo Boże nam mówi. Die Bibel gibt uns eine Hilfe, um das mit dem Himmel richtig verstehen zu können. Słowo Boże daje nam wiele wskazówek, abyśmy to mogli w dobry sposób rozumieć. Die Bibel spricht in Bezug auf den Himmel von der Stiftshütte. Słowo Boże mówi nam o niebie w powiązaniu z namiotem zgromadzenia. Ihr wisst ja, wie die Stiftshütte war. Wiecie, jak to było z namiotem zgromadzenia. Gott hatte gesagt, ich will zu euch kommen und bei euch wohnen. Bóg powiedział, ja chcę być pośród was, mieszkać. Macht mir eine Hütte. I zróbcie mi namiot. Und dann hat Gott gesagt, diese Hütte, die soll außenrum ein weißes so Vorhang haben. I ten namiot ma mieć wokół biały płótno. Mit einem Tor, wo man reingehen konnte. Z bramą, przez którą można było wejść. Und innerhalb des Vorhangs, das nannte man Vorhof. A za tym białym płótnem to się nazywało dziedziniec.
Gott hat gesagt, dann macht ihr den Brandopferaltar. Tam uczyńcie ołtarz całopalny. Und wenn ihr zu mir kommt, könnt ihr mir da Opfer bringen. Jeśli do mnie przyjdziecie, tam będziecie mogli mi ofiarować. Und dann hat Gott gesagt, in den Vorhof hinein macht ihr ein Zelt. Na tym dziedzińcu uczyńcie namiot. Und das sollte zwei Räume haben. Który ma mieć dwa pomieszczenia. Einen ersten Raum, den nannte die Bibel die vordere Hütte. Pierwsze pomieszczenie to była przednia część namiotu. Und dann konnte man durch einen Vorhang in einen hinteren Raum gehen. Przez zasłonę można było wejść do kolejnego, tego drugiego pomieszczenia. Das nannte die Bibel die hintere Hütte. To była ta druga część tego pomieszczenia. Oder die vordere Hütte, auch das Heiligtum. A ta pierwsza część była też nazywana częścią świętą. Und die hintere Hütte, das Allerheiligste. A ta druga częścią najświętszą. Und jetzt wollen wir einige Bibelstellen hören. Wir lesen 2. Mose 25, Vers 8. Przeczytamy z 2. Mojżeszowej 25, Vers 8. Druga Mojżeszowa 25, 8. I zbudują mi świątynię, aby mieszkał pośród nich. Gott wollte dieses Heiligtum haben, um bei ihnen zu wohnen. Und wir schlagen Hebräer 8 auf. Bóg chciał, aby budowali mu świątynię, aby mógł mieszkać pośród nich. Przeczytamy teraz z Hebrajczyków 8. Und wir lesen die Verse 1, 2 und 5. I przeczytamy wiersze 1, 2 i 5. Hebrajczyków 8, pierwszy wiersz. Oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Wiersz drugi. Jest on sługą świątyni prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Wiersz piąty. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi. Gdy miał zbudować przybytek, uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. In Vers 1 haben wir gelesen, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in den Himmel. W pierwszym wierszu czytamy, że Bóg zasiadł po prawicy w niebiosach. Und in Vers 2 stand, dass er da ein Diener der wahrhaftigen Hütte geworden ist. I stał on się sługą świątyni prawdziwego przybytku. Die der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Ten, którego on, Bóg, uczynił, a nie człowiek. Die Stiftshütte war also ein Bild von einer wahrhaftigen Hütte. Ten przybytek tutaj na ziemi był obrazem tego prawdziwego niebiańskiego. Die Stiftshütte hatte Mose mit seinen Mitarbeitern nach dem Wort Gottes gemacht. Aber wir haben in Vers 5 gelesen, dass die Stiftshütte ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge ist. Ale w piątym wierszu czytamy, że ten przybytek był uczyniony obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Das heißt, wenn wir über himmlische Dinge nachdenken, können wir von der Stiftshütte viel lernen. Dlatego, jeśli chcemy się nauczyć czegoś o niebie, to możemy z tego przybytku wiele się nauczyć. Wir lesen Hebräer 9, Vers 1 bis 3. Przeczytamy Hebrajczyków 9, 1, 3. Wprawdzie Hebrajczyków 9, pierwszy wiersz. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, z którego pierwszej części zwanej miejscem świętym
znajdował się świeczny, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Hier wird nochmal extra das weltliche tutaj, Heiligtum beschrieben. Tutaj jeszcze raz jest opis tej ziemskiej świątyni. Da gibt es die vordere und auch die hintere, hinter dem zweiten Vorhang. Tutaj mamy tą pierwszą część opisaną i drugą część za zasłoną. Und wir lesen Hebräer 9, Vers 23 und 24. Przeczytamy z Hebrajczyków 9, 23 i 24. 24 werset. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawić dla nas przed obliczem Boga. Przepraszam, 23. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same ze rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, a teraz stawić dla nas przed obliczem Boga. Himmlische Dinge kann man im Allgemeinen nicht sehen. Że niebiańskie nie da się ogólnie zobaczyć. Deshalb wird hier extra gesagt, dass die Stiftshütte ein Abbild ist von den himmlischen Dingen. Dlatego tu jest jeszcze dobitnie pokazane, że ta świątynia, ten przybytek tutaj na ziemi był tylko odbiciem. Damit wir eine Hilfe haben, uns das besser vorstellen zu können. Abyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić. Christus ist in den Himmel eingegangen, nicht in das mit Händen gemachte Heiligtum. Christus nie wszedł do świątyni zbudowanej ręką. Christus ist in die Wirklichkeit eingegangen. Gdyż Chrystus wszedł do rzeczywistości. Und da ist er jetzt vor dem Angesicht Gottes. I on tam jest teraz przed obliczem Bożym. Ich möchte jetzt vorweg einfach sagen, was diese drei Dinge der Stiftshütte bedeuten. Ja chciałbym już naprzód powiedzieć, co oznaczają te trzy rzeczy. Und wir werden später sehen, dass die Bibel das auch tatsächlich so immer wieder darstellt. Później zobaczymy, że to Słowo Boże jest urzeczywistniane. Wir lesen 2. Mose 27, Vers 9. Und przeczytamy z 2. Mojżeszowej 27, Vers 9. Druga Mojżeszowa 27, wiersz 9. Uczynisz też dziedziniec przybytku. Na południu, po prawej stronie zasłony dziedzica będą ze skręconego bisioru o długości 100 łokci na jedną stronę. Hier wird etwas erzählt über den Vorhof der Wohnung. Tutaj jest mowa o dziedzińcu. Wir haben uns vorhin daran erinnert mit diesem weißen Zaun drumherum. My żeśmy sobie już przypominali o tym płocie z tego płótna białego wokoło. Vorne mit der großen Öffnung. Z przodu miał potężny bramę. Und wenn man hereinkam, sah man den Brandopferaltar. Jeśli tam weszło do środka, można było widzieć ołtarz całopalny. Und dann das eherne Becken. I ten kadzidlany. Und dann sah man die Wohnung. I tam było też, był ten, można było zobaczyć ten przybytek. Der Vorhof ist ein Bild von der materiellen Schöpfung. I ten dziedziniec przybytku jest obrazem tych materialnych rzeczy. Davon haben wir vorhin in 1. Mose 1, Vers 1 gelesen. I o tym żeśmy czytali w 1. Mojżeszowej, pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Interessant ist, dass das Wort Himmel immer im Mehrzahl steht. Interesujące jest, że tam jest mowa, jeśli chodzi o niebo, w liczbie mnogiej.
Das heißt, es gibt in der materiellen Welt mehrere Himmel. Oder mit anderen Worten gesagt, das Wort Himmel in der Bibel bedeutet oft etwas Unterschiedliches. Viele von uns haben schon mal gehört, dass der Altar, der Brandopferaltar, ein Bild von etwas ist. Der Brandopferaltar ist ein Bild vom Kreuz. Am Kreuz hat der Herr Jesus sich als Brandopfer Gott geopfert. Am Kreuz ist er das Sünd- und das Schuldopfer geworden. Am Kreuz wurde er zum Friedensopfer. Am Kreuz wurde der Herr Jesus das Friedensopfer. Das Kreuz stand mitten im Vorhof. Das Kreuz des Herrn Jesus stand mitten in der materiellen Schöpfung. Es ist vielleicht der wesentliche Punkt der materiellen Schöpfung. Golgatha. Wo der Herr Jesus Gott verherrlicht hat. Wenn man dann in die Wohnung hineinging, wir lesen 2. Mose 26, Vers 33. A zasłonę zawiesisz na haczykach, wniesiesz zasłonę, za zasłonę arkę świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać wam miejsce święte od najświętszego. Da kam man in diesen Raum hinein, in das Heiligtum. I się wchodziło, i się weszło do tego miejsca świętego. Und dann sah man einen Vorhang. To można było zobaczyć zasłonę. Auf dem Vorhang waren Cherubim. Na tej zasłonie były cherubiny. Und in diesem Heiligtum wurde Gott gedient. W tym miejscu świętym służono Bogu. Und da sah man den Brandopfer, den Räucheraltar, man sah den Schaubrotetisch, man sah den Leuchter. Tam można było zobaczyć świecznik, ten stół z chlebami pokładnymi i ten stół kadzidlany. Und Priester gingen hinein und dienten dort Gott. I tam chodzili kapłani i służyli Bogu. Und Priester gingen hinein und dienten dort Gott. Tam chodzili kapłani i służyli Bogu. Das Heiligtum ist ein Bild des nicht materiellen Himmels. To miejsce święte jest obrazem tego nieba niematerialnego. Mit dem Ort oder dem Zustand, wo Gott gedient wird. Durch den Vorhang hindurch konnte man zum Allerheiligsten, zu der hinteren Hütte gehen. Wir lesen dazu 1. Könige 8, Vers 27. Przeczytamy do tego pierwszą królewską, rozdział 8. Pierwsza królewska 8:27. Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Salomo hatte den Tempel gebaut.
Salomon zbudował świątynię. Gott hatte auch darüber Anordnung gegeben. I odnośnie tego Bóg dał konkretne wskazówki. Die Stiftshütte war der Wohnort Gottes für die Wüstenwanderung. Przybytek był mieszkaniem Bożym podczas podróży przez pustynię. Im Land, nachdem David Frieden gemacht hat, war der Tempel Gottes Wohnort. Ale w kraju, kiedy David za czasów Dawida zapanował pokój, Salomon zbudował świątynię. Als Salomo, sein Sohn, den Tempel fertig gebaut hat und einweihte, kiedy Salomon zbudował świątynię i została ona oddana do użytku, hat er gebetet und hat zu Gott gesagt, on się modlił do Boga i powiedział, siehe die Himmel, zobacz te niebiosa, das ist der Ort, wo Gott gedient wird. To jest miejsce, gdzie służy się Bogu. Die können dich nicht fassen. One nie mogą ciebie pojąć. Und dann sagt er was Interessantes. Ale on mówi coś bardzo interesującego dalej. Er sagt, und der Himmel, Himmel. Ale niebiosa, niebios. I niebiosa, niebios. An einer anderen Stelle heißt es, der Himmel. A na innym miejscu jest mowa, też mowa o niebiosach, niebios. Die können dich nicht fassen. One nie są w stanie cię. Er hat gesagt, Gott, du bist so groß. Das Haus, was ich gebaut habe, kann dich nicht fassen. Das sind die Dinge in der materiellen Welt. Der Himmel, das Heiligtum, können dich auch nicht fassen. Und er sagt, im Himmel gibt es noch was Höheres. Ale w tym niebie jest jeszcze coś wyższego. Da gibt es den Himmel der Himmel. Tam jest niebo, niebios. Das ist das Allerheiligste. A to jest to miejsce najświętsze. Können dich auch nicht fassen. No, też nie są w stanie cię ogarnąć. Wir wissen, dass nur das Vaterhaus Gott fassen kann. My wiemy, że tylko dom Ojca jest w stanie ogarnąć Bożą wielkość. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jest coś bardzo interesującego. Was ist denn der Himmel, Himmel? Cóż to jest to niebiosa, niebios? Das Heiligtum, der Himmel, wir werden das morgen Nachmittag sehen, ist der Wohnort der Engel. Das Heiligtum ist der Wohnort der Engel, wo die Engel wohnen. Miejsce święte jest miejscem, gdzie mieszkają aniołowie. In diesem Heiligtum ist auch der Satan. W tym miejscu świętym jest również szatan. Da ist er gefallen. On został strącony. Und da sind auch die Dämonen. Tam są również die Dämonen. Und da hat Gott einen Thron. On ma tam swój tron. Und zu diesem Thron kommen die Engel. Pan Jezus ma tam swój tron i aniołowie do niego przychodzą. Und stehen vor Gott. I oni stoją przed Bogiem. Und dann kommt der Satan und die Dämonen und stehen auch vor Gott. Ja, i przychodzi również i szatan i jego demon ja również stoją przed Bogiem. Versteht ihr, dass Gott da nicht wohnen kann? Czy rozumiemy to, że Bóg tam nie może mieszkać? Er hat da einen Thron. On ma tam swój tron. Aber da, wo er wohnt, ist keine Sünde. Ale tam, gdzie on mieszka, tam nie ma grzechu. Und so wie der Himmel ein besonderer Ort für die Erde ist. Ale tam, gdzie wie der Himmel ein besonderer Ort für die Erde ist. Ale tam, gdzie niebo jest szczególnym miejscem dla ziemi. So ist der Himmel, Himmel ein besonderer Ort für den Himmel. Ale tak jest tak są te niebiosa, niebo jest szczególnym miejscem dla nieba. Das ist keine Sünde. Tam nie ma grzechu. Und jetzt passt auf. Ale teraz uważajcie. Die ersten Himmel in der sichtbaren Schöpfung, 1. Mose 1, Gott schuf die Himmel. Ale to widzialne niebo z pierwszej Mojżeszowej 1 uczynił Bóg. Das sind die Himmel, über die wir gleich nachdenken, die to zur sichtbaren Schöpfung gehören. To jest to niebo, o którym chcemy się dzisiaj zająć i będziemy nad nim rozmawiać. To jest to niebo widzialne.
Der Vorhof. Ten dziedziniec. Wenn man ins Heiligtum geht, ale jeśli się wchodzi do miejsca świętego, ist man im Himmel der Engel. To jest się w miejscu, gdzie znajdują się aniołowie. Und den Himmel der Engel kann man den zweiten Himmel nennen. I ten, niebo aniołów można nazwać, drugim niebem. Der ist ganz verschieden von dem ersten. On jest zupełnie inny od tego pierwszego. Weil er keine Materie hat. Już on nie, nie jest material, nie ma żadnej materii. Und dann kann man weitergehen in den Himmel der Himmel. Potem można iść dalej do tego nieba niebios. Von dem Herrn Jesus wird übrigens gesagt bei der Auferstehung. Poza tym mowa jest o Panu Jezusie, który zmartwychwstał. Dass er durch die Himmel gegangen ist. Że on przeszedł przez niebiosa. Bis er vor dem Angesicht Gottes erschien. Aż stanął przed obliczem Bożym. Und diesen Himmel des Allerheiligsten, a to niebo, te miejsce najświętsze, wo keine Sünde ist, tam gdzie nie ma żadnego grzechu, den können wir den dritten Himmel nennen. Możemy go nazwać trzecim niebem. Und ihr wisst, dass sogar Paulus davon gesprochen hat. I wy wiecie, że nawet Paweł o tym wspominał. Paulus hat gesagt, den dritten Himmel, den kann man auch das Paradies nennen. Też te trzecie niebo można nazwać rajem. Über diese Dinge wollen wir nachdenken. I o tych rzeczach chcielibyśmy, tymi rzeczami chcielibyśmy się heute zająć. Abend denken wir jetzt noch etwas über den Vorhof nach. Dzisiaj chcielibyśmy zająć się tym dziedzińcem. Wir haben gelesen 1. Mose 1, Vers 1. Gott schuf die Himmel. My żeśmy czytali w pierwszej Mojżeszowej, że Bóg stworzył niebiosa. In der sichtbaren Schöpfung werden mehrere Dinge mit Himmel bezeichnet. In der sichtbaren Schöpfung werden mehrere Dinge mit Himmel bezeichnet. Im widzialnym stworzeniu jest wiele rzeczy nazywanych niebem. Als erstes haben wir den Himmel, das ist unsere Atmosphäre um die Welt herum. Po pierwsze, pod pojęciem niebo jest ukryte pojęcie atmosfery, która nas otacza. Dann haben wir den Himmel, wo die ganzen Sterne sind. Poza tym mamy niebo, gdzie znajdują się wszystkie gwiazdy. Und dann haben wir das ganze Weltall, das Universum. A potem mamy cały wszechświat. Die Gesamtheit der sichtbaren, materiellen, geschaffenen Dinge. To jest to całe stworzone materialne niebo. Wir lesen Kolosser 1, Vers 16. My przeczytamy Kolosan 1, 16. Kolosan 1, 16. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wir lesen noch dazu Psalm 33, Vers 6 und 9 noch einmal, wie wir es am Anfang gelesen haben. Czytamy jeszcze raz Psalmu 33, jak już to czytaliśmy dzisiaj. Psalm 33, wiersz 6 i 9. Słowem Pana zostało uczynione niebiosa i tchnieniem Jego ust wszystkie ich zastępy. On bowiem przemówił i stało się. On rozkazał i powstało. In Kolosser 1, Vers 16 haben wir gehört, dass alle Dinge von dem Herrn Jesus geschaffen worden sind. Kolosan 1, 16 czytamy, że wszystko zostało stworzone przez Pana Jezusa. Und da wurde unterschieden von Dingen im Himmel und von Dingen auf der Erde. Tam jest rozróżnione o rzeczach, które są na niebie i o rzeczach, które są na ziemi. Und dann wurde gesagt, die einen Dinge sind unsichtbar und die anderen Dinge sind sichtbar. Tam jest napisane, że są rzeczy widzialne i rzeczy niewidzialne. Das heißt, die sichtbaren Dinge, die materiellen Dinge,
te rzeczy widzialne to są rzeczy materialne. Sind alle von dem Herrn Jesus geschaffen worden. One zostały wszystkie stworzone przez Pana Jezusa. Und auch die unsichtbaren, die Fürstentümer, diese Bereiche, in dem die Engel wohnen, sind ale, durch den Herrn Jesus geschaffen worden. Ale i te rzeczy niewidzialne to są rzeczy, te, tam gdzie mieszkają aniołowie, on to obszar ten został stworzony przez Pana Jezusa. Und sie sind auch für den Herrn Jesus geschaffen worden. Ale one zostały również dla Pana Jezusa stworzone. Und wie hat er das gemacht? Jak on to uczynił? Er hat einfach gesprochen. On po prostu powiedział. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht worden. Gdyż czytamy, że przez jego słowem zostało wszystko uczynione. Er sprach und es war da. On powiedział i stało się. Innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde. W setnej części sekundy. Wie groß ist doch der Herr Jesus. Jak potężny i wielki jest Pan Jezus. Wir wollen jetzt sehen, was das heißt, die Himmel in Mehrzahl. Chcielibyśmy zastanowić się teraz pojęciem nieba w liczbie mnogiej. Wir lesen 1. Mose 6, 1, Vers 6 bis 8. Przeczytamy do tego z pierwszej Mojżeszowej 1, z pierwszego rozdziału, wiersz 6. Od 6 do 8. Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem i tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Nachdem Gott die Erde geschaffen hat, war sie mit Wasser bedeckt. Gdy Bóg uczynił ziemię, była pokryta wodą. Hier sagt Gott, dass sich die Wasser von den Wassern scheiden sollen. Tutaj czytamy, że Bóg kazał oddzielić wody od wód. Und wir haben gehört, dass er eine Ausdehnung gemacht hat. I czytamy, że on uczynił sklepienie, firmament. Und da waren Wasser unter der Ausdehnung und Wasser über der Ausdehnung. Czytamy, że były wody pod sklepieniem i nad sklepieniem. Und die Ausdehnung hat der Himmel genannt. Die Ausdehnung hat der Himmel genannt. Und cały firmament nazwał niebem. In den folgenden Tagen hat er an der Ausdehnung oder in der Ausdehnung Vögel geschaffen. Później uczynił Bóg na tym sklepieniu, na tym firmamencie ptactwo. Stworzył Bóg. Das heißt, die Ausdehnung, die man Himmel nennt, ist unsere Erdatmosphäre. Czyli ten firmament to jest nasza atmosfera, którą widzimy. Damals war das so, dass Wasser in den Meeren unterhalb war. Czytamy, że najpierw ta woda była na dole. Eine Menge Wasser hat Gott als Wasserdampf oberhalb um die Erdatmosphäre geschaffen. Ale pewną część z tej wody uczynił jako sklepienie w postaci pary wodnej. Dieser Wasserdampfgürtel hielt die Erde insgesamt warm, wie ein Treibhaus. A ta woda w postaci pary wodnej otacza całą Ziemię i jest utrzymuje ciepło dla ziemi. Es gab zu der Zeit keine Jahreszeiten. Es gab auch keinen Regen. Na początku nie było przecież żadnych pół roku ani zmian pogody. Die kosmische Strahlung wurde auch vom Menschen abgehalten. Viel stärker als heute. Jeszcze promieniowanie kosmiczne było o wiele bardziej zachowane niż jest to dzisiaj. Die Menschen wurden fast. Gdyż ludzie w tamtym czasie byli prawie 1000 lat, dożywali 1000 lat. Dann kam die Katastrophe. Ale nastała katastrofa. In der Flut regneten dieser ganze Wasserdampfgürtel ab. Gdyż podczas potopu ten cały pas wodny został spuszczony na ziemię.
Es gab so viel Regen auf der Erde, dass auch die Erde aufbrach und die Quellen der Tiefe sich bewegten. Było tak dużo tego deszczu, że ziemia opękała i z ziemi wydobyła się woda. Das war zur Zeit Noahs. To było za czasów Noego. In der Folgezeit haben sich auch die Erdteile gebildet. I z powodu tego też również podzieliła się ziemia na kontynenty. Die Atmosphäre ist geblieben. Atmosphäre, pozostała. Nur die Menschen werden heute nicht mehr so alt. Ale ludzie dzisiaj nie dożywają takiego wieku. Aber wenn wir nach draußen sehen und sehen den blauen Himmel und die Wolken, dann sagen wir, seht mal, was für ein schönes Bild der Himmel heute gibt. Ale gdy wyjdziemy na zewnątrz i popatrzymy na niebo i... Oder wenn die Sonne untergeht. I na chmury, to... Welch ein schöner Abendhimmel. Z podziwem popatrzeć, jaki piękny to jest widok, albo jak słońce zachodzi wieczorem. So nennt die Bibel auch oft die Atmosphäre Himmel. Ale Słowo Boże również bardzo często tą atmosferę nazywa w Słowie Bożym niebem. Die Vögel fliegen am Himmel. Ptactwo lata po niebie. Und auch die Wolken sind am Himmel. Wir lesen 1. Mose 15, Vers 5. Przeczytamy 1. Mojżeszową 15. Potem wprowadził go na dwór i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo. Das wollte ich vorhin noch sagen, wie ich einen Moment überlegte. To chciałem powiedzieć, jak przed chwilą troszeczkę się zastanawiałem. Dass der Himmel im Allgemeinen keine schöne blaue Farbe hat. Gdyż niebo ogólnie nie ma takiego pięknego... błękitnego koloru. Wenn die Menschen auf dem Mond ein Bild gemacht haben, jeśli ludzie będący na Księżycu zrobili zdjęcie, dann war der Himmel völlig schwarz. To niebo było kompletnie czarne. Und so ist er überall im Weltall. I ogólnie we wszechświecie ono ma taką barwę. Aber die Atmosphäre gibt der Erde diese schöne blaue Farbe. Ale ta atmosfera daje ten piękny, błękitny kolor niebu. Gott hatte zu Abraham gesprochen in 1. Mose 15. A tutaj w 1. Mojżeszowej 15 Bóg przemawia do Abrahama. Und Abraham glaubte Gott. Abraham uwierzył Bogu. Und Gott hat sich über ihn sehr gefreut. I Bóg bardzo się z niego cieszył. Und Gott hat ihn herausgeführt. I Bóg wyprowadził go. Es war offensichtlich Nacht. Była wtedy prawdopodobnie noc. Gott war öfters in einer Gestalt bei Abraham. Bóg bardzo często był w pewnej postaci u Abrahama. Und wie die beiden draußen standen, i jeśli oni razem stali na dworze, hat Gott gesagt, Abraham, blick mal zum Himmel. To powiedział do niego, Abrahamie, spójrz w niebo. Und Gott hat gesagt, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. I powiedział, policz gwiazdy, jeśli jesteś się w stanie policzyć. Es ist sehr beeindruckend, wenn man in einer Nacht draußen steht und zum Sternenhimmel aufschaut. Jest to bardzo zdumiewające, jeśli można stanąć w nocy i patrzeć na niebo pełne gwiazd. Damit ist nicht die Atmosphäre gemeint. Tam nie jest mowa o atmosferze tej widzialnej. Im Deutschen sagen wir, es ist das Firmament. To jest firmament, mówimy po niemiecku. Wo die Sterne stehen. Tam, gdzie są gwiazdy. Ohne Fernglas kann man auf der Nordkugel und auf der Südhalbkugel je etwa 1500 Sterne mit bloßem Auge sehen. Z lunetą można... Wie viel Sterne? 1500. Je.
tysiąc można po, na jednej półkuli można po jednej po drugiej półkuli można zobaczyć około 1500 gwiazd z lunetą obserwując. Gott hat gesagt, zähl die doch mal, wenn du die zählen kannst. I Bóg powiedział do Abrahama, policz, jeśli jesteś w stanie je zliczyć. Glaubst du, dass der Abraham bis 1500 zählen konnte? Czy myślisz, że Abraham był w stanie policzyć do 1500? Glaubst du nicht? Ich glaube das doch. Was meinst du, wie lange man braucht, bis ein... Ja, myślę, że był w stanie policzyć. Was meinst du, wie lange man braucht, wenn man jede Sekunde etwa ein Stern zählt? Jak myślisz, jak długo trzeba czasu, żeby policzyć do 1500? Ja weiß nicht. Jedną sekundę na jeden. Weniger als 20 Minuten. Około mniej niż 20 minut. Aber Gott hat auch noch mehr gesagt. Ale Bóg powiedział do niego coś więcej. Wir lesen mal Jesaja, Jeremia 33, Vers 22. Przeczytamy z Jeremiasza 33. Jeremiasza 33:22. Jak niezliczone są zastępy niebios i niezmierzony piasek morski, tak rozmnożę potomstwo Dawida, mojego sługi i Lewitów, którzy mi służą. Da sagt Gott, das Meer des Himmels kann nicht gezählt werden. Tutaj Bóg mówi, jak niezliczone są zastępy niebios. Gott wusste schon damals, dass es viel mehr Sterne gab als 1500 auf der Nordhalbkugel. Ale już Bóg wie, że jest o wiele więcej gwiazd niż te 1500 na półkuli północnej. Wir sehen einen Stern, das ist die Sonne. My widzimy jedną gwiazdę, to jest Słońce. Ja, ein paar Planeten drumherum. Ona ma parę planet wokół siebie. Der nächste Stern, der ist so weit weg, dass das Licht vier Jahre lang braucht. A następna na gwiazda jest tak daleko, że potrzebuje 4 lata świetlnych. Und dann wissen wir, dass immer noch mehr Sterne da sind, hinter denen, die wir sehen können. Ale są, jest o wiele więcej gwiazd, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Und die Sterne bilden so eine Formation am Himmel. Te gwiazdy tworzą pewną formację na niebie. Bei klarem Wetter sieht man so einen Streifen über den Himmel gehen. Przy czystym niebie w nocy możemy zobaczyć taką łunę na niebie. Den Streifen nennen wir die Milchstraße. Tą łunę nazywamy drogą mleczną. Milchstraße heißt unser Sternhaufen. A to jest ta nasza, nasz układ planetarny, czy coś takiego. Nie. Ale no, chodzi o te, no, droga mleczna to jest nasza galaktyka. O. Man nennt das Galaxie. Und unsere heißt Milchstraße. To jest nasza galaktyka i nasza galaktyka nazywa się Droga Mleczna. In unserer Milchstraße sind etwa 200 Milliarden Sterne. 200? 200 Milliarden. W naszej Drodze Mlecznej, w naszej galaktyce jest 200 miliardów, około 200 miliardów gwiazd. Und das ist alles so groß. A to jest tak potężne, dass das Licht, wer weiß, wie lange dauert, um da durchzufliegen. To nie wiadomo, ile czasu trwa, żeby światło mogło przez tą galaktykę przejść. Tak potężna jest. Aber etwas drumherum gibt es noch mehr solcher Galaxien. Ale wokoło jest jeszcze wiele innych takich galaktyk. Die unserer Galaxie am nächsten stehende ist der Andromeda-Nebel. A ta najbliższa nasza jest Galaktyka Androma. Wenn es ganz dunkel ist, kann man den mit bloßem Auge sehen. Jeśli jest bardzo ciemno, to można ją zobaczyć gołym okiem. Das ist so ein Haufen Sterne. To jest taka pewna skupisko gwiazd. Und die steht am Himmel etwas größer wie der Monddurchmesser. Ona jest troszkę większa niż Księżyc. Seitdem man ein neues Fernrohr hat,
od czasu, kiedy ma się nowoczesne lunety. Draußen auf so Sputniks, das Hubble-Teleskop. Za pomocą teleskopu Hubble'a. Kann man seit 2016 viel tiefer in den Weltenraum sehen. Można od 2016 roku można jeszcze bardziej penetrować wszechświat. Und die Astronomen haben 2016 erzählt, a astronomowie w 2016 roku opowiadali, dass es circa 2 Billionen Galaxien gibt. Opowiadali, że jest około 2 bilionów galaktyk, die wir heute sehen können. Które jesteśmy w stanie dzisiaj zobaczyć. Man zählt die Zahl der Sterne, schätzt die Zahl der Sterne heute auf eine Zahl 1 mal 10 hoch 25. A dzisiaj się szacuje liczbę gwiazd 2 razy 10 do 25. Wir können uns die Zahl überhaupt nicht vorstellen. My nie jesteśmy sobie w ogóle tej liczby wyobrazić. Und vielleicht ist das Weltall noch viel größer. Być może wszechświat jest o wiele, wiele większy. Der Jesus hat gesprochen, das war da. Bóg powiedział i to się wszystko stało. Zostało stworzone. Wir haben zurzeit 7,6 Milliarden Menschen. My mamy obecnie 7,2 miliardów ludzi na Ziemi. Wenn die alle zählen gelernt haben, jeśli oni wszyscy nauczyli się liczyć, und die würden alle anfangen zu zählen, die Sterne. I oni by zaczęli liczyć gwiazdy. Und die würden jede Sekunde einen Stern zählen. I by w ciągu jednej sekundy liczyli jedną gwiazdę. Dann braucht die ganze Menschheit 41 Millionen Jahre. To ludzkość potrzebowałaby 41 milionów lat. Und Gott, 141 milionów lat. Und Gott hat damals dem Jeremia schon gesagt, das kann man nicht zählen. I już wtedy powiedział Bóg do Jeremiasza, to jest nie, tego nie da się zliczyć. Gott wusste das damals schon. Bóg wiedział już wtedy o tym. See, das so groß ist der die ersten Himmel. Tak jest potężny i wielkie te niebo, albo te widzialne niebiosa. Unsere Atmosphäre ist schon so groß und schön. Nasza, już ta, nasza atmosfera jest tak wielka i piękna. Die Sterne, die wir am Himmel sehen können, sind so schön. Auch die Bilder. Gwiazdy, które możemy zobaczyć i obrazy, które tworzą, są tak przepiękne. Ich hoffe, jeder kennt den großen Wagen. Ja myślę, że każdy z was zna wielki wóz. Aber das Universum ist auch so groß. Ale wszechświat jest tak potężny. So wurde der Himmel, liest diese Stelle, 1. Mose 2, Vers 1. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz pierwszy. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz pierwszy. Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. Das hat der Herr Jesus alles in einem Augenblick erschaffen. Bóg uczynił to wszystko w okamgnieniu. Und die Engel gehören nicht zu dieser Schöpfung. Ale aniołowie nie należą do tego stworzenia. Sie waren vorher schon da. One już były wcześniej. Und der Ort des unsichtbaren Himmels war auch schon vorher da. Ten, niebo niewidzialne już było również wcześniej. Wir lesen hier um 38, Vers 4 und 7. Przeczytamy z Joba 38. Ja, nur den ersten Satz von Vers 4. Joba 38. Wiersz czwarty, Joba 38:4. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Wie der Herr Jesus sprach und das alles in Erscheinung trat. Kiedy Bóg
mówił i wszystko zostało wykonane według jego słowa, dann die Engel das nicht erlebt. To aniołowie to wszystko doświadczali, widzieli. Und da haben sie gejaucht, so schön fanden sie das. I oni po prostu z radości chwalili Boga, gdyż takie piękne to było. Unsere Erde hat Gott auf eine besondere Weise für den Menschen zubereitet. Ale Bóg uczynił ziemię i przygotował ją w szczególny sposób dla człowieka. In 1. Mose 1, Vers 31 sieht Gott das alles und sagt, siehe, es war alles sehr gut. A w 1. Mojżeszowej 1:31 czytamy, że Bóg to wszystko widział i powiedział, że było to dobre, bardzo dobre. Die Erde selbst ist auch ein Planet im Sonnensystem. Ziemia jest planetą w Układzie Słonecznym. Aber ein besonderer Ort. Ale szczególne miejsce. Wir lesen Psalm 115, Vers 16. Przeczytamy z Psalmu 115, wiersz 16. Psalm 115, 16. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. Niebiosa są niebiosami Boga. Aber auf die Erde hat Gott den Menschen gesetzt und die Erde hat dem Menschen gegeben. Ale na ziemi posadowił człowieka i dał ją człowiekowi. Diesen materiellen Himmel können wir den ersten Himmel nennen. Ten pierwszy material niebo nazwany jest niebem. Dazu gehört eben der atmosphärische Himmel. Do tego należy to niebo atmosferyczne. Der Sternenhimmel. Ten niebo gwiazd. Tam, gdzie są gwiazdy. Und dann auch das ganze Universum. Ale również należy do tego cały wszechświat. Deshalb wird das Wort immer in der Mehrzahl benutzt. Dlatego jest użyte tutaj słowo w liczbie mnogiej odnośnie niebo w liczbie mnogiej. Mamy w polskim pierwszym rozdziale stworzył Bóg niebo, ale tu jest mowa pierwszy rozdział księgi, pierwsza księga Mojżeszowa, stworzył Bóg niebo. To jest liczba mnoga. In dieser materiellen Welt wollte Gott einen Thron haben. W tym materialnym świecie chciał Bóg mieć swój tron. Deshalb hat gesagt, Mose richte mir eine Wohnung zu. I dlatego powiedział do Mojżesza, uczyń mi mieszkanie. Und in der materiellen Welt gab es ein Heiligtum. W tym materialnym świecie jest miejsce święte. Und in dem Heiligtum stand die Bundeslade. W tym miejscu świętym była skrzynia przymierza. Und auf der Bundeslade war der Deckel mit den zwei Cherubim. Na tym na nim był dekiel z tymi dwoma cherubami. Und Gott hat zu Mose gesagt, Mose, da komme ich mit dir zusammen. Bóg powiedział do Mojżesza, tam przyjdę razem z Tobą do tego miejsca. Da reden wir miteinander. I tam będziemy ze sobą rozmawiać. Wir lesen Vers 2. Mose 25, Vers 22. I przeczytamy teraz 2. Mojżeszowej 25. Mojżeszowa 25, wiersz 22. Tam będę się z Tobą spotykać ponad przebłagani pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad Arką Świadectwa. Będę z Tobą rozmawiać o wszystkim, co Ci rozkażę dla synów Izraela. Und auch noch Psalm 99, Vers 1. I do tego jeszcze
Jeszcze z Psalmu 99, pierwszy wiersz. Pan króluje, niech trzą narody, siedzi między cherubinami, niech zachwieje się ziemia. Der Herr regiert in der materiellen Welt. Bóg panuje w tym materialnym świecie. Wir haben gesehen, dass der Ausdruck Himmel für diese Welt oft benutzt wird. Myśmy widzieli, że słowo niebo jest do tej sfery bardzo często używane. Dass die materielle Welt der Vorhof ist. Myśmy widzieli, że ten materialny świat jest tym dziedzińcem. Und dass da der Brandopferaltar stand. I tam stał ołtarz całopalny. Im Universum stand auf der Erde das Kreuz des Herrn Jesus. W tym wszechświecie stał krzyż Pana Jezusa. Da hat Gott seinen Sohn gestraft für uns. Tam Bóg ukarał swojego Syna za nas. Begreifen können wir das nicht. Pojąć tego nie jesteśmy w stanie. Und doch gilt auch heute noch Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ausdehnung, die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt seiner Hände Werk. Und pomimo tego obowiązuje wiersz Psalmu 19, wiersz 2. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc oznajmia wiedzę. Leider hat die Sünde vieles in Unordnung gebracht. Niestety ludzie doprowadzili wiele nieporządku na ziemi. Und doch ist die Schöpfung Gottes, die materielle Welt, ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Ale pomimo tego ten materialny świat jest odbiciem Jego chwały. Und die Ausdehnung des Weltalls, diese Riesenweiten. Ale ten cały wszechświat, ten potężny wszechświat, verkünden seine Hände Werk. Opowiadają o Jego czynie Jego rąk. Der, der am Kreuz für uns starb. Ten, który umarł za nasze grzechy na krzyżu. War zugleich der Schöpfer von allem. Był jednocześnie stworzycielem wszystkiego. Wir schließen mit Psalm 147. My zakończymy z Psalmem 145. In Psalm 147 lesen wir. 147. Lies es so, nur denn der Herr aus Vers 2 und dann Vers 3 bis 5. Psalm 147, wiersz 2. Pan, On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany. On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu. Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc. Jego mądrość jest niezmierzona. Hier wird über den Herrn Jesus gesagt, tutaj jest mowa o Panu Jezusie, dass er der ist, der zählt die Zahl der Sterne. Jest tu mowa, że On jest tym, który liczy gwiazdy. Wir haben über diese unheimlich große Zahl nachgedacht. Myśmy rozmyślali o tej niezliczonej ich liczbie. Und Herr Jesus kennt jeden mit einem Namen. A Pan zna każde po imieniu. Wie groß ist der Herr Jesus? Jak potężny jest Pan Jezus. Und dann haben wir in Vers 3 gelesen, dass er die heilt. Ale w wierszu trzecim czytaliśmy, On uzdrawia. Die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Ci, którzy mają skruszone serce i opatruje ich rany. Wenn jemand hier ist, der Kummer hat. A jeśli jest tutaj ktoś, kto ma zmartwienie. Der ein Leid erfährt.
który przeżywa jakieś cierpienie, dessen Herz vielleicht gebrochen ist, którego być może serce jest złamane, der alles ins Dasein bringt, to on, der alles ins Dasein bringt, to ten, który wszystko powołał do istnienia, der jeden Stern, den es gibt, mit Namen kennt, ten, który każdą gwiazdę zna po imieniu, ist der dich lieb hat. To jest ten, który ciebie miłuje. Und der deine Wunden verbinden will. Jest tym, który opatrzy twoje rany. Müssen wir da nicht einfach Danke, Herr Jesus, sagen? Czyż nie powinniśmy powiedzieć dziękuję, Panie Jezu? Wir haben über die sichtbare Schöpfung nachgedacht. My żeśmy widzieli, rozmyślali o tym widzialnym niebie. Morgen Nachmittag werden wir über die nicht sichtbare Schöpfung, die Welt der Engel, nachdenken. A jutro będziemy rozmyślali o tym niewidzialnym niebie, w którym znajdują się aniołowie.